jeszcze oczywiście dwóch kotów, bo prezesem jest Rafał Kot, nasz fizjoterapeuta, który jest od wielu lat ze skoczkami. I popatrzmy, czwarty zawodnik, mistrzostw świata z normalnej skoczni z Liberca. Bardzo dobry dzisiaj skok, powyżej 130 metrów. I Kamil, który na razie był jakby nieprzekonany, jest już powtarzalny. A więc to dobra wiadomość, 133 metry i obejmiemy prowadzenie. 133 metry Kamil Stoch. W drugiej serii zobaczymy debiutanta w drużynie Krzysztofa Miętusa. On zastąpił Łukasza Rutkowskiego, który startował na mistrzostwach z Krzysią Miętus. Dwóch niezwykle zdolnych skoczków. Kazek, tak go nazywamy od lat, od czasów kariery Długopolski, ich prowadzi na co dzień w AZS-ie Zakopane. Brawo! Ależ walczył, niewiarygodne czucie ma Łukasz Kruczek, zadowolony. 131 metrów. 131 metrów dzisiaj, kiedy stałem tam na dole i obserwowałem, jak skakali, powiedział Rafał Kot: o dziwo, ten młody chłopaczek jest niewiarygodnie stabilny. 18, 19 lat. No i tak, druga grupa będzie powtarzać. Siła nacisku pewnego lobby jest tutaj duża. I w tym układzie, jak mamy w ten sposób rywalizować, przyjmujemy reguły gry takie, jakie są, że wiatr jest elementem współzawodnictwa skoczków. Jeżeli wprowadzimy nowe zasady, to wtedy trzeba przyjąć, że nie ma zmian. 136 metrów skoczył. Spóźniony z progu i niestety krótko. Już dzisiaj podczas kwalifikacji nie poradził sobie właśnie na progu. 106,5 metra. Duża strata. I przypomnę, nie zakwalifikował się. Fatalne warunki. 101 metrów. 43 miejsce wśród kwalifikujących. Bo jeszcze dochodzi dziesiątka poprzedniego Pucharu Świata, która się nie kwalifikuje. Zobaczymy, co to było. Przypadek. Wysoko, wysoko. Brawo! A więc tu jest krótka odpowiedź. To jest taki skok jak Schlierenzauera mniej więcej. Ta odległość 141,5 metra. A więc tylko metr bliżej od Gregora Schlierenzauera. Brawo, Adam. Obu braci, i Grzegorz, i Krzyś. Bliżej tym razem, ale 120, zaraz zobaczymy, 7,5 metra. Jesteśmy pierwsi przed Słowenią. Dorzucić parę metrów, proszę Państwa. A zatem najdalej Simon Amann, 144,5 metra. Gregor Schlierenzauer, 142,5 metra. Adam Mały, 141,5 metra. I tak miało być jutro w indywidualnych zawodach. Nie będzie, jak Państwo wiedzą. Adam Mały się po prostu, skacząc w fatalnych warunkach, kiedy nie powinien być puszczony z progu, nie zakwalifikował. Ale to podczas dzisiejszych kwalifikacji poprzedzający konkurs drużynowy. Tymczasem po pierwszej serii Austria o 10,7 punktu przed Niemcami. Norwegowie tracą 52,3, Finowie. Dobry wieczór Państwu. Inauguracja sezonu olimpijskiego w Kusamo, dokładnie w stacji narciarskiej Rukka. Rozpoczynamy drugą serię, przypominam. Austriacy przed Niemcami, Norwegami, Finowie, na piątym miejscu Polska. I pierwszym, który będzie tę część drugą rozpoczynał, drugą serię, pierwszą grupę, jest Kamil Stoch. Pierwszy skok 133 metry. Kamil dzisiaj równy jak w zegarku, ale teraz
Zobaczymy, to jest 10. bramka. Jak później będziemy porównywać te odległości, bo jest krócej. 111 metrów Kamila Stocha. 130,5 metra miał podczas kwalifikacji, gdzie był w gronie kwalifikujących na 4. miejscu. A pierwszy skok był jeszcze dłuższy w konkursie drużynowym, 133 metry. Teraz stoi do nich 35,1. Rozpoczynamy drugą serię. Krzysztof Miętus. Powtórzonej serii miał 127,5, ale już inni skakali powyżej 130. A w tej pierwszej 131 miał najlepszy skok. Trochę mu narty falują, ale powalczył Krzysio odległość. 19-latek z AZS-u Zakopane, 128 metrów. No i teraz zobaczymy, jaka będzie odpowiedź rywali Takeuchi i Patow. I dalej z faworytów Keituri i Koffler. Ważne, że rozpocznie rywalizację Piotr Żyła, 9. platformę. Przydałby się Piotrowi dobry skok. Ściągało go trochę w lewą stronę, tak jakby mocniej odbił się jedną nogą na progu, albo trochę go poniósł wiatr. 113,5 metra. Łukasz Rutkowski w zeszłym sezonie. Bok Noriakiego Kasai i Adam Małysz. Whistler, Vancouver. Są częste wiatry. O tej porze, jak będzie rozgrywany konkurs olimpijski, a w znakomitym czasie dla polskich widzów, dla widzów Europy. Adam Małysz daleko. Świetny skok. Bliżej niż Simon Amann, ale ponownie powyżej 140 metrów. Brawo, drugi równy 143 metry. Pierwszy 141,5. A zatem wymazujemy, zapominamy to potknięcie dzisiaj z kwalifikacji, kiedy w fatalnych warunkach skoczył 101 metrów, a właściwie nie mógł skoczyć. Jest Lepisto, Hannu Lepisto i Łukasz Kruczek. Jest forma Adama Marasa z sportu olimpijskiego. Fair play, czystość gry zawodów olimpijskich. Austria pierwsza, Niemcy, Finlandia, a więc Austriacy ciągle niepokonani już od dawien dawna. My na miejscu 5, po dobrej walce. Zatem ten pierwszy występ inauguracyjny Pucharu Świata naprawdę ciekawy. Jutro indywidualna rywalizacja. Zobaczymy czwórkę naszych zawodników. Niestety nie zobaczymy Adama Małysza.